dumny. Więc teraz tak, patrzcie przed siebie na tą bazylikę, na wtątą, tak jest. Figura Matki Bożej wyżej ognie z wiarą przyjęła, powiedziała, niech mi się stanie według tego słowa. I Syn Boży za sprawą Ducha Świętego, tu w Loreto. Dlaczego nie w Nazarecie, tylko w Loreto? Przeniesiony. No bo został przeniesiony przez aniołów. Przez aniołów. Pod koniec 13. Ale rodzinę czy aniołów z nieba. To piąty pontifex magnus papius 1587 rok. Dwa zegary, taka ciekawostka, często zegary. Lepi Ewa. Żebra, Adam się budzi, patrzy na Ewę i a. Tak, wielu jest kościół z moich kości, chciałem z mojego ciała. No i co? I jak jeden z kapłanów mi to wytłumaczył, to była pierwsza i ostatnia spokojna noc. Dalej mamy już historię taką poważniejszą, więc lepiej może tam być za dumny. Tutaj mamy historię troszkę późniejszą. Ale nie jak wielu chłopów, pracują, to zapominają o Bogu świecie. Więc z miłością patrzę na Marię. Nie zapominam o żonie.
Pana, to jest Maria Królowa. Zbędnicy są zgodni. Prowadzieństwo. Niżej właśnie ta historia odechnienia do Matki, ale potężnie właśnie sposób tytułu do Matki Bożej, ale w środku. No to co widzimy? Matki Bożej, niżej ten kontakt. Jak się modlić w domu? Bo to jest bardzo ważne. To tyle różnych intencji. Nie modlicie wszystkich wypowiedzi. Pan Jezus mówi, że ojciec wie, zanim go poprosicie. Mamy się modlić tak, jak nas uczy tego Maryja. Pierwsza uczennica Pana Jezusa. A mówi Pan Jezus, kto słucha Słowa Bożego, według Niego żyje, ten jest mi i bratem, i siostrą, i matką. Ci są prawdziwie błogosławieni, którzy słuchają. A pierwszą, która tak słuchała w pełni, jest właśnie Maryja. Bo Maria tak usłuchała słowa, tak przyjęła, że nie słowo stało się ciałem. I my do tego jesteśmy właśnie wezwani, żeby swoim życiem słowo wcielać. Co chcesz tutaj stawić?